Witam serdecznie. Jacku, Jacku. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Jak zwykle musimy się wytłumaczyć z pewnych efektów dźwiękowych, które towarzyszą naszym rozmowom. Jacek ma bardziej mechaniczne, ja powiedziałbym, mogą dzisiaj być bardziej organiczne. Może mi pies jęczeć i marudzić, bo to już jest taka pora, że cały komplet rodziny jest u mnie w miejscu, gdzie nagrywam. No i znowu mamy pytanie do widzów. Czy taka jakość rozmów nam wam wystarcza? Czy też będziemy musieli zrezygnować? No niestety czas nam się dosyć mocno skurczył. Jacek wiem, że też musi wyłapywać te momenty, kiedy ma wolne chwile. No i tylko w ten sposób możemy nagrywać. Czyli dźwięki ulicy, ptaków, psów, sapania. To niestety może towarzyszyć naszym nagraniom. Wybór i podpowiedź, co mamy zrobić, zależy od Państwa. Jacku, chyba potwierdzasz to, prawda? No, zaczynamy się śpieszyć, no, organizujemy jakieś miejsca dla życia, jakieś robimy prace fizyczne, często oszczędzając albo wykorzystując efekt synergii. No, coś sobie tam robimy, tak? O jest, właśnie mi spadł telefon. Słychać mnie? Słychać, słychać. Halo? Upadek twojego telefonu też był słyszalny dosyć mocno. Dobra, przepraszam, ale po prostu spadł mi ze schodka. No takie mamy warunki w tej chwili, ponieważ też troszeczkę zapomnieliśmy o sobie, prowadząc WDW, no to teraz musimy troszeczkę też nadrobić takich zaległości prostych. Może ludzie to jednak zrozumieją, że życie publiczne to owszem jest bardzo ekscytujące, może niełatwe, ale ekscytujące. I fajnie się gra, fajnie się siedzi przed mikrofonem i nagrywa dla was różne treści. No ale niestety to powoduje, że my troszeczkę opuszczamy się w takich zagadnieniach typowo życiowych, nie? Też tak masz, nie? Tak, ale dzisiejszy temat, no, ciekawy mi się pojawił, bo mam taki temat. Od upadłego telefonu do deprawacji młodego pokolenia. Na film rozumiesz, czy też upadłe anioły, bo teraz telefon jest aniołem stróżem każdego młodego człowieka. Zresztą ostatnio ciekawą dygresję słyszałem od bliskiej mi osoby na temat, to był taki komentarz na temat codziennej modlitwy, którą wręcz kazano nam odmawiać, Aniele Boży, stróżu mój. Jeśli popatrzymy na te upadłe anioły, początek naszej cywilizacji, historię sumeryjską i wszystko to, co jest ostatnio popularne, i ponownie przeczytamy tą tak zwaną modlitwę, chociaż ona nie należy do grupy modlitw, to popatrzymy, w jaki sposób dzieci są kodowane od maleńkości, przy miękkich jeszcze umysłach, gdzie wszystko wchodzi, że potrzebują jakiegoś anioła stróża, jak już wiemy, skąd on pochodzi, no to wnioski nasuwają się same. Nie? Na szczęście religie są w odwrocie. Ludzie, którzy się budzą, zaczynają dostrzegać, że z nimi jest coś nie tak. Niestety w odwrocie nie jest wielki brat, ponieważ ma opanowane parę ścieżek i skutkiem tego wszystkiego, co on robi, no może nie wszystkiego, ale dużo, duży wpływ ma na dzieci, jest chociażby notowany ostatnio wzrost zaburzeń u dzieci, nie tylko spowodowanych izolacją, ale także pozbawieniem sensu życia tak naprawdę. Psychologia alarmuje, że ilość samobójstw na przykład wzrasta wśród młodzieży i dzieci. Oczywiście są różne powody, od zawodów miłosnych poprzez właśnie brak sensu życia. Tutaj mamy alarmujący stan. Ludzie nie wytrzymują już napięć i tak jak kiedyś, powiedzmy po upadku giełdy, biznesmeni
sprawdzali, czy potrafią fruwać i wyskakiwali przez okno. Tak w tej chwili powodem są inne rzeczy. I trzeba chyba na to zwrócić uwagę, że po pierwsze deprawacja młodzieży, ta, która da się zdeprawować, czyli wyświetlanie im przed oczami świata, który oni koniec końców uważają za normalne, czyli odbieranie życia. Już kiedyś alarmowałem to się dostało do bajek. To jest cały czas w grach komputerowych. Co będzie dalej? Te dzieci rosną. Już w jednym z programów wspominaliśmy też o przypadku, kiedy dwie dziewczynki zabiły swoją koleżankę, żeby sprawdzić, jak to jest po prostu. No i to zaczyna rysować nam obraz naszego społeczeństwa, które jak kiedyś żeśmy narzekali na znieczulicę, tak w tej chwili jest to wręcz okrucieństwo kodowane. I teraz kogo tutaj obwiniać? Kiedyś miałem taką kłótnię w komentarzach na temat tego, że w przypadku odbierania życia w czasie wojny tą odpowiedzialność musimy przesunąć na ludzi, czy też istoty, które prowokują te wojny i nie potrafią żyć inaczej. Natomiast odciążałem nieco z odpowiedzialności już samych tych bojowników, którzy zostali zindoktrynowani i dostałem za to cięgi dość poważne. Najwyraźniej nie zostałem zrozumiany. To nie znaczy, żeby odciążać z tej odpowiedzialności kogokolwiek, kto uczestniczy w takim procederze, tylko chciałem rozszerzyć to pole widzenia. No to w tej chwili też zaryzykuję rozszerzenie tego pola widzenia, ponieważ indoktrynacja, przyzwolenie społeczne również i zachowania, które prowadzą do tak zwanej normalności, że dzieci w tej chwili mają w swojej normie bijatyki na ekranie, umawiają się na spotkania internetowe, co samo w sobie już jest dla naszego pokolenia dziwne, co najmniej, jeśli nie tajemnicze, i tam zabijają się wzajemnie, no to jeżeli przyjdzie im dojrzeć i zderzyć się z sytuacją, w której jakiś szurnięty generał czy jakiś inny dowódca każe im zabijać, to oni, będąc przyzwyczajeni do tego, że jest to nowa norma, mogą łatwiej wejść, pokonać swój kręgosłup moralny i stwierdzić, że to właściwie no, od dzieciństwa śmierć mnie otacza, oglądam bajki, w której jedna strona z drugą stroną, niezależnie czy biała, czy czarna, walczy ze sobą i tam oczywiście biała wygrywa, ale wskutek unicestwienia czarnej, czyli też śmierci. Musimy zwrócić uwagę na to, że żadne z takich starć od westernów poprzez filmy wojenne, później filmy fantastyczno-naukowe zawsze prowadzą do tego, że kogoś trzeba unicestwić. Złagodzenie odbierania życia przez to, że jest to czarny charakter, tutaj jest przykryciem prawdy o tym, że jest to szkoła zabijania tak naprawdę. Ja tak uważam, ja to widzę. Można się ze mną oczywiście nie zgodzić. Tak jak wspomniałem, dostałem kiedyś cięgi za to i ktoś chętnie by rozlał krew morderców, czy żołnierzy, czy kogokolwiek. To jest jego problem. On musi sobie dać z tym radę. Mnie poprosi o pomoc, to być może z nim porozmawiam. Natomiast my musimy, jako ludzie, którzy mieliby zaproponować jakieś nowe rozwiązania, nowy świat, nowe społeczeństwa, musimy zwrócić uwagę na to, że odbieranie życia, niezależnie od koloru skóry, przekonań, wyznania religijnego, czy też politycznego wręcz, to nadal jest odbieranie życia. To, czy
trzeba sobie zadać pytanie, każdy z nas musi stanąć przed tym problemem moralnym. Tak na forum trudno będzie go rozstrzygnąć, zwłaszcza, że my mówimy do mikrofonów i w tej chwili żaden głos przeciwko czy też krytykujący nie odezwie się, co jedynie może napisać komentarz, prawda? A my możemy nie odpowiedzieć. To nie chodzi o to, żeby wywoływać burzę i kontrowersje moralne, żeby roztoczyła się jakaś wielka na ten temat dyskusja, bo tych dyskusji było już dużo. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy zauważyliście, było ogromna masa różnych debat w temacie odbierać życie czy nie. Zacząwszy od dzieci nienarodzonych, poprzez zagrożenie ciąży, poprzez nawet propozycje kontrowersyjnych polityków, że niepełnosprawnych trzeba usunąć, ponieważ są obciążeniem dla społeczeństwa. Wielkie wojny proponowały odczłowieczanie danych nacji. I takich przykładów mamy mnóstwo. I te debaty do niczego nie doprowadziły, ponieważ nadal odbiera się ludziom życie. W związku z tym szkoda w ogóle czasu i energii na jakiekolwiek debaty publiczne w tym temacie, bo jeżeli już to toczy się latami, dekadami wręcz, to i nic to nie przyniosło i ludzie nie zmądrzeli, wobec tego może czas spróbować innego sposobu. Każdy z nas musi stanąć przed tym problemem i odpowiedzieć sobie na to pytanie, a nie przesuwać, delegować odpowiedzialność na autorytety moralne, które bardzo często autorytetami moralnymi nie są, a wręcz przeciwnie. Na przykład ludzie Kościoła katolickiego. I ja proponuję tego typu rozwiązanie. Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zdolny jest do tego, żeby odebrać życie i czy chciałby to zrobić w imię jakiejś tam sytuacji. Pomijam sytuacje obronne, kiedy za łomocą kolbami w drzwi, bo ten problem jest nie do przewidzenia. Bardzo często odzywają się głosy oczywiście oburzonych zwykle mężczyzn, którzy jeszcze są w sile wieku, że oni staną do walki i coś tam zrobią, prawda? Natomiast miałem częste przykłady takich właśnie krzykaczy, którzy jak stawali w sytuacji zagrożenia, to zachowywali się odmiennie do deklaracji i przeciwnie. Ludzie spokojni, całkowicie, po których całkowicie nie można by było się spodziewać reakcji takiej obronnej, agresywnej, nagle, będąc w takiej sytuacji, tu byłem świadkiem takiej akcji, no, zachowywali się naprawdę w sposób heroiczny. Więc takie osobiste ataki ja bym tutaj w tym momencie nie poddawał pod dyskusję, ponieważ deklaracje i oceny bardzo często z samym wykonaniem, z samym aktem obronnym niewiele mają wspólnego. Być może kiedyś będę gotowy do tego, żeby taką dysputę moralną podjąć. Na tą chwilę uważam, że ludzkość jest zakażona i to nie wirusem COVID-19, grypą, polio czy czymś innym, tylko po prostu głupotą, ponieważ są już dość dobrze udowodnione obliczenia, że przeludnienie na Ziemi, jakkolwiek jest nas dużo, to ono nie istnieje, że nasza Ziemia jest w stanie wyżywić tyle ludzi. Co więcej, jest nowa technologia pozyskiwania żywności, która nowe metody, nowe technologie, które doskonale zaspokoiłyby zapotrzebowanie, wystarczyłoby tylko zrezygnować z chciwości, zrezygnować z regulacji cen, jaka się dokonuje wskutek wyrzucania żywności przeterminowanej. To jest głęboki problem. Od wielkiego picia herbaty, to bodajże w Bostonie było, nie pamiętam już dokładnie, w każdym razie
Nie wiem, czy przypominasz sobie ten przypadek. No to dawno było, oczywiście w książkach historycznych o tym piszą, kiedy to, żeby nie zmienić ceny rynkowej herbaty, zamiast wprowadzić ją do obrotu, trzeba było ją ze statku po prostu pozrzucać do portu, żeby ją zniszczyć, bo zbyt duża ilość tego towaru na rynku spowodowałaby dramatyczny spadek ceny, co jest oczywiste dla ekonomistów, bo to ten efekt podażowo-popytowy tutaj się odzywa. Więc to się dzieje do tej pory. Jest wielkie jedzenie pomidorów, ogórków. To wszystko jest w tej chwili, odbywa się na naszych oczach. Czyli może inaczej, ukryte przed naszymi oczami. Olbrzymia ilość jedzenia się marnuje, dlatego że korporacje nie pozwolą sobie na to, żeby wypuścić na rynek jedzenie, które jest, zbliża się do końca terminu ważności, żeby biedni ludzie mogli sobie posiłek za darmo zrobić, chociaż to tak nie do końca jest za darmo, no bo oni muszą czekać, zdobyć, zanieść, wynieść, być może jakoś nawet konkurować o te resztki. Trudno mi sobie to wyobrazić. Mimo tego, że Unia Europejska tam jakieś swoje rozporządzenia wydała, to nadal ja nie widzę po zamknięciu sklepów jakoś wystawionych skrzynek z pomidorami, żeby biedni mogli sobie cokolwiek kupić. Czemu tak jest? No dlatego, że jeżeli ci biedni mają resztki swoich pieniędzy, to oni i tak będą musieli na tą żywność wydać pieniądze i tak. I właściciele dużych sieci handlowych o tym bardzo dobrze wiedzą. Najpierw trzeba wyczyścić wszystkie kieszenie do zera. I nieważne jest to, czy ten ktoś z własnej winy jest biedny, czy po prostu jest to wynik sytuacji światowej, gospodarczej, politycznej. Oni mają to głęboko w dupie. Tak samo jak głęboko w dupie mają producenci szczepionek, co komu gdzie podają, bo widziałem ostatnio taki film z zebrania w Chinach, gdzie omawiano porażkę szczepień w Afryce i planowano, jak z powrotem tą szczepionkę wprowadzić do obrotu pod pozorem innej choroby. Więc nawet takie rzeczy się dzieją. A na zapytanie reporterki, która tam z oburzeniem wystąpiła, że jak to przecież to oczkowanie to spowodowało zgony. I bez mrugnięcia okiem, nie wiem, czy to był szef korporacji, prezes, czy jakiś inny wysoko postawiony w tej hierarchii pracownik, bez mrugnięcia okiem, bez skrzywienia twarzy, powiedział o tym, że podpisali zgodę, więc my jesteśmy czyści. I nieważna była argumentacja, że zgoda była w języku angielskim. Często dla w ogóle niepisatych i nieczytatych Afrykańczyków, którzy nie wiedzą, co podpisują. No, komentarz jednozdaniowy. Prawo daje nam takie możliwości. No, zmroził mnie, ściął mnie z nóg. Gdybym nie siedział, to bym usiadł. Albo upadł. Trzeba popatrzeć na spektrum, przepraszam cię, Robert, trzeba popatrzeć na spektrum tych sytuacji, ponieważ to jest również część zamachu na całą ludzkość. Bieda. I jeżeli mówimy o dzieciach, o tym, z jakimi frustracjami potrzeb się spotykają, na przykład potrzeby społecznej, to musimy to rozciągnąć jeszcze na całe społeczeństwo, bo te dzieci za chwilę będą uważane za dorosłe. I z takim programowaniem, jak w tej chwili dostają, będą również na takich stołkach, będą również prezesami jakichś zarządów albo pilotami dronów. Też nas się przyzwyczaja, na przykład w filmach hollywoodzkich, że właściwie dzieciaki pilotują drony, no i strzelają do ludzi, bo im łatwiej, tak?
To jest bardzo głęboki problem moralny. Jeżeli, powtarzam po raz kolejny, na różnych spotkaniach też to mówię, że zdaję sobie sprawę, że idea braku konfliktu jest postrzegana jako utopijna, ale wcale nie jest nie do zrobienia. Bo tutaj, jeżeli każdy z nas zrobiłby ten rachunek sumienia, każdy z nas powiedziałby, nie jestem zdolny do odbierania życia, to nikt nie wziąłby broni do ręki. Broń przestałaby być potrzebna, a psychopaci, którzy namawiają nas do tego typu zachowań, po prostu byliby natychmiastowo izolowani przez większość społeczeństwa i to sądzę, że powinni być izolowani na stałe. Bez prawa do jakiegokolwiek ułaskawienia, połówkowej kary i tym podobnych. Jeżeli ktoś ma chory umysł, teraz mówi się nam i jesteśmy po doświadczeniach wiosenno-jesiennych, że jak ktoś jest chory, to musi być izolowany, musi mieć kwarantannę i tak dalej. Jeżeli ktoś ma chory umysł, to także powinien mieć taką kwarantannę. Ale ponieważ tego umysłu wyleczyć się najczęściej nie da, albo jest to długotrwałe, więc należy takich ludzi izolować od zdrowej tkanki społecznej, że tak powiem, językiem PRL-u. Się rozgadałem trochę, co? Ale mam refleksję wieczorną po prostu i nie jestem w stanie powstrzymać tego słowotoku, bo my nie rozstrzygamy problemu tylko i wyłącznie dzieci, bo dzieci z minuty na minuty są coraz starsze. Każdy rok to obrót w okienku kolejnej cyfry, więc my też byliśmy kiedyś dziećmi. Popatrzmy, jak się zachowujemy w wyniku wychowania, jaki spadek dostaliśmy, jak ciężko czasami pokonać ten spadek. To jeżeli teraz widzimy, jaki wzorzec, jaki spadek te dzieci dostają, no to chyba łatwo przewidzieć, co będzie w przyszłości. Jeśli nie wszyscy, to na pewno duża część. Problem, jaki tutaj poruszasz, jest związany jakby z kilkoma aspektami. Pierwszy, chyba najważniejszy, że wpływ na programowanie dzieci mają ci, którzy będą korzystać z tego, jak ukształtowane zostanie następne pokolenie. Znowu wracamy do onych, a tutaj ewidentnymi ich mackami są wszechobecne i wszechpotężne korporacje. I to myślę, że jak mantra wypowiadana, tak to powinno się wbić w głowy naszych widzów, słuchaczy i to jest argument do rozmowy, bo bardzo łatwo wykazać, po co się programuje te pokolenia, bo widać po owocach, po tym, co w tej chwili się z nami dzieje, jak bardzo łatwo można wywołać ogólnoświatowe procesy za pomocą pieniędzy i sił nacisku. Więc patrząc się na to młode pokolenie, które rzeczywiście bardziej jest wychowywane przez tak zwaną sztuczną inteligencję, czyli przez nośniki informacji, nie takie powiedziałbym bezpośrednie, jak to było kiedyś, czyli kontakt bezpośredni, tylko jakiś wirtualny kontakt, właśnie ten tak zwany upadły telefon, który w tej chwili jest raczej źródłem zła niż dobrego, bo oprócz tych nowinek technicznych to jednak powoduje, że jest duża alienacja i praktycznie no, czasami to rozmawiają ze sobą kilkanaście metrów od siebie przez telefon, bez kontaktu. Potem, ja widziałem taką akcję, gdzie przy stoliku, czekając na pizzę, rozmawiali przez SMS-y. No ja mniej więcej też podobne rzeczy widziałem w szkole, prawda? I no, byłem bardzo zdziwiony, ale tak to mniej więcej wygląda. Teraz kolejna sytuacja, że poprzez covidozę nastąpi znowu wirtualny kontakt, czyli oderwanie od tej rzeczywistości i potem wróćmy do świata gier, gdzie ja też miałem, niedawno jeszcze chłopaki były małe i raczej pozwalałem na strategię z perspektywy, nie wiem czy dobrze, czy źle postąpiłem, nie było to takie pranie bezpośrednie, bo są gry rzeczywiście zdecydowanie mocniej brutalne, ale jednak tam też to są strategie polegające na tym, że ktoś zwycięża, ktoś traci. No ciężko, ciężko. Każdy ma swoje problemy i ciężko mi odpowiedzieć na to, czy można rzeczywiście w tej chwili odseparować dziecko od internetu. To są trudne sytuacje. Coraz Jednak trudniej.
coraz trudniej, ale to jednak jest coraz większy nacisk powinna rodzina jednak mieć na ten bezpośredni kontakt i te wzorce, które wynikają z tego, jak funkcjonujemy, tak powinni przejmować dzieci, bo otoczenie z pewnością będzie wypaczało i doprowadzało właśnie do tej deprywacji, o której mówimy. I tutaj, jeśli w tym wirtualu te dzieciaki po prostu zatracają różnicę pomiędzy bohaterem gry, który ma ileś tam żyć, pomiędzy tym, że im więcej zdobędziesz terytorium, tym więcej punktów dostaniesz, to potem, kiedy się przesiądzie w taką grę bardzo ciekawą, prowadzona przez pana w takim wojskowym ubraniu, który mówi: słuchaj, tu jest, będziesz testował najnowszą grę, a on nie będzie miał świadomości, że ta gra będzie realem, to rzeczywiście te dzieciaki, które no, mają wyrobione te ręce właśnie w tych, powiedziałbym, celowaniu, nagle mogą stać się operatorami na planie realnych bitew i w nieświadomy sposób zrobić coś, co w życiu by nie zrobili, bo wiesz, zupełnie inaczej, kiedy nie widzisz, a kiedy masz do czynienia z żywym celem, prawda? Jakby to nazwali wojskowi. Oczywiście. Także wiesz, tutaj też mamy jakby zupełnie nowy sposób na to, żeby wykorzystywać ten proces trenowania i przygotowywania młodego pokolenia do zadań, których się oni nie spodziewają. Tak samo myśmy nie wiedzieli, po co pewne elementy nam wchodziły w postaci na przykład jakichś tam różnych subkultur, albo przygotowania się i oswajania się z zupełnie innymi dziwilągami, jakbym to powiedział. W tej chwili to widzimy. Także korporacje, czyli system, czyli Matrix, oni rzeczywiście bardzo precyzyjnie przygotowują się do tych swoich przyszłych zagrań. I tutaj, moim zdaniem, my musimy wzmóc swoją uważność i naprawdę podjąć wszelkie możliwe kroki, żeby wśród tego najbliższego grona zadbać o to, żeby to nie skończyło się tak, jak oni sobie życzą. Wiesz co, mi się nasuwa taka refleksja. Oglądałem kiedyś film Woody Allena, w którym on deklarował, no, prowadził taki monolog przed kolegami, że w tej chwili robi się obozy dokładnie ze wszystkiego dla dzieci. Że robi się obóz harcerski, robi się obóz jakiś sportowy, robi się każdy rodzaj obozów, a on twierdził, że należy jeszcze dla dzieci zrobić obóz koncentracyjny, żeby zobaczyły, nie w kontekście takim, żeby ich tam trzymać, tylko żeby zobaczyły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem w moim odbiorze, żeby zobaczyły, do jakich okrucieństw zdolny jest człowiek. Chociaż moje doświadczenie z dzieciństwa, kiedy zostałem przymusowo wzięty na wycieczkę do Oświęcimia, no ja pamiętam jako bardzo nieprzyjemną i ona niestety mnie naznaczyła w pewien sposób. To znaczy ja ją pamiętam do tej pory i nie pamiętam tego jako miłe wydarzenie. Nie pamiętam również jako wydarzenie, które jakikolwiek nauczyciel poprowadził w kierunku, popatrzcie, nigdy w życiu więcej czegoś takiego. Nie, ono było całkiem takie obiektywne, no popatrzcie, mamy wycieczkę. No tak, jakby do Disneylandu pojechać. Nie jestem za takimi dramatycznymi rozwiązaniami. Uważam przeciwnie, że nie powinno się takich rzeczy pokazywać, ale jeżeli już dziecko chciałoby komukolwiek odbierać życie na ekranie, to może na przykład zrobić mu wycieczkę do rzeźni, żeby zobaczył, jak to wygląda i zdecydował, czy chciałby być kimś takim, prawda, i odbierać komuś życie. Może takie działanie prewencyjne, być może przesadziłem, i ktoś się oburzy, z góry przepraszam, ale no, jaki sposób znaleźć, żeby uchronić tą młodzież, z której później będą
będzie nasze społeczeństwo się składać przed okrucieństwem, przed odczłowieczeniem, przed brakiem empatii, jest coraz trudniej. Coraz trudniej jest ich ochronić, ponieważ to zewsząd dociera do nas. A ostatnia seria billboardów, które przedstawiają martwe dzieci po usunięciu ciąży, moim zdaniem jest, to nie, że niesmaczna, jest niedopuszczalna, żeby kreować na wizerunki martwych osób. W związku z tym usunąłbym również wszystkie wiszące martwe osoby na krzyżach. To jest, mi się to nie mieści w głowie. Jest to tak dalece obrzydliwe, żeby kreować martwych, bo to jest kult śmierci. Jeżeli ktoś chciałby przekonać kogokolwiek do tego, że zapłodniona komórka jajowa, i tutaj jest od wieków, toczy się spór, od wieków może nie, ale od dziesiątek lat toczy się spór między tak zwanymi autorytetami moralnymi, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Do dupy z takimi autorytetami. To ich należy wyskrobać, jeżeli oni w ogóle dyskutują na ten temat. To nie ma żadnej dyskusji. Natomiast należałoby położyć nacisk na przedstawienie prawdy biologicznej po pierwsze, po drugie prawdy moralnej, przynajmniej takiej prawdy, jak my ją widzimy, szacunku dla życia. I tutaj trzeba położyć nacisk na edukację, nauczanie. Ale co mamy zrobić, jak nauczania praktycznie już w tej chwili nie ma? Ono nie istnieje, nie oszukujmy się. Te metody hybrydowe, te zdalne i tak dalej, do niczego nie prowadzą. To jest zajmowanie czasu tym dzieciom. Ale tutaj już wysiłku brak. To zlikwidujmy, jeżeli dalej będą otwarte szkoły, to zlikwidujmy te godziny wychowawcze, zlikwidujmy te, bo tam się dzieją bzdury. Zresztą obaj byliśmy świadkami, bo byliśmy na takich godzinach wychowawczych z naszymi wykładami. Zlikwidujmy życie, te wykłady religijne. Tam religia chyba dalej obowiązuje. I zamiast tego nauczmy dzieci szacunku do życia. I wtedy nie będzie potrzebna religia i nie będzie potrzebne 10 przykazań i nie będzie potrzebna, nie będą potrzebne żadne dogmaty. Dziecko musi się dowiedzieć, co to jest życie i jak go szanować. I to jest prewencja, którą ja bym widział jako prawidłową. Poszedłbym nawet dalej. Jeżeli tak źle wykładana jest fizyka, na przykład w szkołach podstawowych, to zlikwidujmy tą fizykę, bo oni i tak się tego nie uczą. I połóżmy nacisk na budowę człowieka pod względem empatii, odczuwania, no właśnie budowy społeczeństw, ogólnego szacunku, kooperacji, a nie konkurencji. Jest mnóstwo takich zagadnień, które można by było wprowadzić. A jak ktoś się interesuje naukami biologicznymi i chciałby zacząć od fizyki, no to przede wszystkim można by było to zrobić później. Później, kiedy ten człowiek rzeczywiście będzie tym zainteresowany. Jest w ogóle wszystko postawione na głowie. W nieodpowiednich terminach jest to wprowadzone. Dziecko, które teoretycznie jest w pierwszej klasie, czyli ma 7 lat, chyba się do tej pory nic nie zmieniło, jak sądzę, to powinno już umieć czytać, pisać i liczyć. I ja widziałem takie dzieci, 5-latków, 6-latków, które doskonale sobie dają z tym radę. I to wcale nie jest powiedziane, że dopiero w 7 roku życia powinna zacząć się edukacja czytania i pisania, kiedy one akurat mają zupełnie coś innego w głowie i interesują się innymi zagadnieniami, a mi się każe szlaczki jakieś durnowate kreślić. Więc tu mamy jeszcze problem edukacji.
problem jeszcze zaczyna się, tak jak zauważyłeś, w korporacjach, ale znacznie głębiej. On jest tak powszechny, że niezauważalny. Dochodzi do takiego absurdu, ponieważ z ludzi wyciska się wszystko, co jest, stawia się ich w pozycji konkurencyjnej, więc oni, chcąc nadążyć za tą konkurencją i za dobrobytem, poświęcają się wyłącznie tylko pracy i dziećmi zająć się nie mają jak po prostu, bo doba ma nadal 24 godziny i jak mają to zrobić? A oddają swoje potomstwo z pełnym zaufaniem, chociaż mam wrażenie, że już z niepełnym zaufaniem, do ludzi, którzy po prostu pierdolą tą robotę. No. To są urzędnicy edukacyjni. Uniosłem się, przepraszam. Znaczy wiesz, Jacku, ja spojrzałbym na to tak troszeczkę bardziej z perspektywy czasu, bo ty tu się skupiłeś jednak na tych, powiedziałbym, takich drastycznych elementach, kiedy te dzieci się deprawują poprzez właśnie widok śmierci, etosu właśnie trupów. A ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę popatrzyli się tak bardziej szerzej, czyli od tego, w jaki sposób jest to młode pokolenie programowane. Powiedziałbym, że na samym początku to ludzie przekazywali informacje ludziom, czyli rodzina, sam człowiek, matka, dziadek, dzieci. Potem weszła religia, która w bardzo mocny sposób zaczęła programować właściwie całe pokolenia. Potem przyszedł system edukacji stworzony no, przez tych, którzy zarządzają, czyli może to się nie nazywało korporacje, ale biznes, ale pieniądze, ale władza. To wszystko jest razem połączone, to są naczynia, które bez siebie nie potrafią dobrze funkcjonować, bo pieniądz musi mieć wykonawców. Teraz weszła sztuczna inteligencja, czyli można powiedzieć ta cała technologia, która jakby zastępuje pomału religię i system edukacji i wprowadza już no, coś, czego praktycznie nie możemy kontrolować. I to wszystko z perspektywy czasu można powiedzieć, że jest elementem naprawdę deprawacji, bo widzimy, do czego to zmierza. Więc dla mnie jedyną alternatywą jest powrót do systemu człowiek-człowiek. Wiesz, z moich doświadczeń wynika, że oczywiście, że dzieci lgną do ludzi, którzy chcą po prostu coś jej przekazać. Znam mnóstwo wspaniałych i przedszkolanek, i nauczycieli, takich powiedziałbym tych niższych poziomów, załóżmy 1, 3, nawet do 6, którzy jeśli coś z siebie dawali, to te dzieciaki po prostu jak magnes były przyciągane i zawsze byli otoczeni wianuszkiem dzieciaków. Sam miałem takie doświadczenie, że jak coś chciałem z nimi zrobić, to naprawdę one lgnęły. Także żadna sztuczna inteligencja, żaden wypaczony system nie spowoduje tego, że dziecko, czyli młody człowiek nie będzie lgnął do drugiego człowieka, który po prostu będzie miał otwarte serce i będzie chciał podzielić się tą swoją radością, chęcią, poznaniem. I to jest według mnie nie do wytępienia, aczkolwiek ostatnie eksperymenty być może mają na celu doprowadzić, żeby ten człowiek, nie wiem, 3.0, 3.1, czy jak go tam nazywają, był pozbawiany tych elementów. Ja jednak wierzę w to, że to jest tak poukładane, że tego się nie da zmienić. No i tutaj to jest chyba jedyna taka droga, żeby rzeczywiście w tym systemie, nie wiem, domowego nauczania, czy jak mówiliśmy, tych tajnych kompletów, powrócić do tego, no bo innej drogi nie ma. Obawiam się, że masz rację. Poza tym akurat na świeżo jestem po rozmowie z kobietą, która dołożyła wszelkich starań, naprawdę poświęcała się w temacie domowego nauczania. Co więcej, próbowała je rozszerzyć na zagadnienia takie nawet już natury społecznej, czyli próbowała zdobyć lokal jakiś, rozmawiała z urzędami, więc początkowo te urzędy były bardzo pozytywnie nastawione na ten kierunek. Co z tego, jak nic nie wyszło? To są tylko pozorne działania. Nie możemy już ufać urzędnikom, dlatego że oni już nie, jeszcze kiedyś, powiedzmy, urzędnik miał możliwość pewnego manewru
podejmowania decyzji. W tej chwili te decyzje są zapisane na kartach pewnych regulacji, których oni ściśle się trzymają i nie mają takiej możliwości, a bardzo często nie mają też dobrej woli, żeby to zrobić, ponieważ nie chcą pełnić funkcji prospołecznych. Oni przychodzą do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze i niestety muszą pracować w urzędzie, bo nie mają innego wyjścia. Szczerze, nienawidząc swojej roboty, nie będą pomagać ludziom. To wybijmy sobie z głowy. Nie możemy liczyć na tych ludzi, ponieważ oni nie są z powołania. Oni są po to, żeby zarabiać pieniądze i zdajmy sobie z tego sprawę, nie przestańmy się oszukiwać. Większość urzędników ma gdzieś te instytucje. Wykonują te prace tylko dlatego, żeby wyżywić swoje rodziny. Trudno jest też do nich mieć pretensje o to, jak widzisz, ale czas najwyższy spojrzeć prawdzie w oczy i przestać się oszukiwać. Nikt nam nie pomoże, jeżeli my nie pomożemy sami sobie. Znaczy wiesz, myślę, że generalnie zbliżamy się do etapu, kiedy będziemy w takim, powiedziałbym, czasie, gdy barter, między innymi, gdy wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy też będzie elementem tego barteru, stanie się główną monetą, głównym sposobem wymiany pomiędzy ludźmi, bo czasy raczej, przynajmniej jeśli system mocno ciśnie fiskalnie, to potem ludzie zaczynają szukać alternatywy i każdy zastanawia się, co mam do wymiany. Być może nawet przyszła hiperinflacja też przyspieszy ten proces, kiedy będziemy się wymieniać umiejętnościami. I moim zdaniem umiejętność kontaktu, przekazywania wiedzy, formowania w pozytywny sposób nowego pokolenia, to też jest pewna, no, pewien, powiedziałbym, forma możliwości wymiany, właśnie wymiany pomiędzy ludźmi. Ty będziesz uczył moje dzieci, a ja na przykład mam nadwyżki żywności. Naprawię ci dach. Albo dach. Wiesz co, no ja uważam, że ten barter naprawdę zbliża się nieuchronnie, dlatego że ten fiskalizm, no, będzie wymagał czegoś takiego. I tutaj system edukacji staje się niszą, o której mało kto, znaczy, którą mało kto brał pod uwagę. Ja uważam, że jak najbardziej, bo tacy ludzie są. Po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy mają sporo wiedzy, są empatyczni, do których dzieciaki ciągną i chyba takich pomału trzeba będzie szukać w okolicy, bo to może być naprawdę bardzo ważny element w tej przyszłej układance. Wystarczy znaleźć ich raz, a później już, jak ty to zwykłeś mawiać tajemnicą Poliszynela, wszystko się rozejdzie i ludzie już nie będą szukać, tylko będą znajdować, bo będzie to powszechne. Zwłaszcza jeżeli czeka nas taki podział ze względów sanitarnych, gdzie prędzej czy później on będzie jakoś tam odczuwalny, być może nawet uciążliwie, to społeczeństwo, które będzie podlegać tej dyskryminacji, będzie się organizować i będzie... Ja przypuszczam, tak, mam prawo z racji tego, że zajmowałem się przez długi czas konstrukcją naszych umysłów, jak to jest zrobione, więc ta niedola, ta dyskryminacja będzie łączyć nas silniej, w silniejsze więzy niż tych, którzy będą nas naciskać. Bo oni nie mają więzów, nie mają i nie będą mieli, w dodatku będą posłuszni, więc ten izolacjonizm, który jest proponowany, będzie albo coraz silniejszy, albo pozostawi po sobie ten skutek, że ludzie już po prostu do tej izolacji przywykną. Co zresztą obserwujemy od lat na podstawie takich chociażby spostrzeżeń, że kiedyś, jak istniał jakiś blok na osiedlu,
to przynajmniej w kilku bramach ludzie się znali, wiedzieli, co robią. Ich sąsiedzi, kiedy są, kiedy nie, ich nie ma, czy można na nich liczyć, czy nie. Spotykali się na ławeczkach, wymieniali myśli, robili domowe imprezy, koniec końców. I to trwało, uśmiechali się do siebie, ale też i kłócili się, to, ale była łączność, był klej społeczny. Od pewnego czasu, kiedy zachodni styl życia wkroczył do Polski, ten izolacjonizm jest no, zauważalny, bo ja go zauważam, pewnie większość ludzi go będzie zauważało. Do tego stopnia, że buduje się izolowane osiedla, strzeżone, tak jakby było przed kim się w tej chwili strzec, bo okazuje się, że przestępczość związana z kradzieżą no już nie jest takim zagrożeniem jak kiedyś, bo ona wynikała z braku towarów głównie i ze spekulacji później tymi towarami. Natomiast w tej chwili dostępność wszelkich rzeczy zmniejsza atrakcyjność towaru kradzionego. Ludzie się boją to kupić. Często nie kupują ze względu na przykład na brak gwarancji albo dlatego, że propozycja cenowa jest no, nieadekwatna do tego, co producent proponuje. Więc nie wiem, czy zauważyłeś, ale spadł jakby, w ogóle odpadło zagadnienie kradzieży odtwarzaczy samochodowych. Kiedyś były kasetowe czy zwykłe radia i idąc godzinę przez miasto można było spotkać chociaż jedną wybitą szybę w samochodzie. W tej chwili już się tego nie robi. Nie, bo nie ma jak, bo też i zabezpieczenia są inne. Więc po co się tak bardzo izolować? Czy to nie jest program, który został wciśnięty nam do głów. Tutaj mam taką ciekawostkę, bo kiedyś lecąc samolotem, nie pamiętam już gdzie, stojąc w tej kolejce do odprawy, z tyłu za mną najwyraźniej koleżanka z kolegą rozmawiali. Koleżanka, no bo nie było tam jakiejś wielkiej zażyłości, dlatego sądzę, że to tylko znajomość, chwaliła się, jakie to mieszkanie sobie nabyła drogą kupna. No i opowiada taka podekscytowana, że wszystko jest automatyczne, że wjeżdża szlaban na chipa, wchodzi do bramy, to też jest na chipa, nie musi szukać klucza, bo w drzwiach też ma chipa i zsumowała to twierdzeniem. I teraz mam trzy chipy. Oczywiście przy tych skojarzeniach ja nie wytrzymałem i musiałem odpuścić tą kolejkę, ale jak patrzymy z tego punktu widzenia na tą opowieść, to widać, że ludzie fascynują się tym, że są odizolowani od innych. Być może w jakiś sposób ich to nobilituje, a być może po prostu mają dosyć tego świata i są tak już zmęczeni, że chcą odpieprzyć te swoje 12 godzin w korporacji, odstać 2 godziny w korkach, napić się jakiegoś mocnego drinka, żeby przywołać sen i po prostu zasnąć. Do czego im ten szlaban, do czego ty, czy to jest brak poczucia bezpieczeństwa ogólnego, trudno mi jest powiedzieć, ale obserwujemy takie absurdy na co dzień. Jesteśmy nimi otoczeni. I ten świat absurdów staje się coraz bardziej naszą rzeczywistością, dlatego może gorzki był ten program, ale o tyle istotny, żebyśmy pamiętali o tym, że uważność, czujność i nawiązywanie kontaktu właśnie z takimi ludźmi, którzy mają różne umiejętności, nie są trendem wśród naszej społeczności, ale raczej myślę, że są koniecznością, dlatego że czasy idą takie, że ten powrót właśnie do relacji pomiędzy najbliższymi, nie tylko rodzinie, ale w okolicy, będzie być może no, podstawą takiego przetrwania i zmiany tego świata. No bo ten proces edukacji, ja uważam, że największe powodzenie ma tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zajmiemy się nim sami w najbliższym otoczeniu.
Tak, bo wtedy przynajmniej zrobimy to dobrze, czyli będziemy wiedzieć, kogo uczymy, dlaczego go uczymy, bo tutaj w ogóle cel został stracony. My nie wiemy, dlaczego posyłamy dzieci do szkoły. Znaczy wiemy, że jest obowiązek szkolny i że można na przykład w niektórych sytuacjach wręcz stracić dzieci, jeśli się tego obowiązku nie dopilnuje. Przykładem, może jeszcze w Polsce nie jest to tak powszechne, ale spójrzmy na kraje zachodnie, spójrzmy na Norwegię chociażby, bo tutaj mam podgląd bezpośredni, gdzie utrata dziecka, zabranie przez odpowiednie służby do wychowania na koszt państwa, to jest, wystarczy, że dziecko ma próchnicę i już jest słabo i ktoś to doniesie. Także to inwigilacja, donosicielstwo, to jak my wspominamy czasy stalinowskie na przykład, i w Rosji, i na Ukrainie, i w Polsce też przecież odbiło się to głębokim echem, chociaż nie aż tak bardzo, jak w Związku Radzieckim byłem. No to Stalin byłby dumny, patrząc na Norwegię. Donosicielstwo w Norwegii jest wręcz w dobrym tonie. Oni są święcie przekonani, że tak trzeba, że tworzą zdrową tkankę społeczną. Jeżeli jakiś kretyn uważa, że zabieranie dziecka rodzicom tworzy społeczeństwo, to znaczy, że jest kompletnie niedorozwinięty. On może być wyprostowany, ładny i pachnący i dobrze zarabiać, ale to albo nie jest człowiek, albo jest kompletnym kretynem. Oczywiście pomijam fakty takie, które się niestety zdarzają, gdzie rodzice są nieodpowiedzialni, albo są pijakami, albo, nie wiem, ćpają. No dobra, tutaj dyskusja się kończy. Ale powszechność odbierania dzieci mnie na przykład przeraża. I teraz, jeżeli takie dziecko w tej chwili, zróbmy taką ekstrapolację, zostanie odcięte od internetu, a będzie na przykład miało edukację w systemie hybrydowym, to może powstać jakaś służba, która oskarży rodziców o niedopilnowanie obowiązku szkolnego. I nikogo nie będzie interesowała argumentacja, że to dziecko akurat z joystickiem napieprzało się z jakimś innym w internecie czołgiem marki jakiejś. Ostatnio słyszałem, że popularna jest ta gra i bardzo często wchodzi na banery albo na skyscrapery jako reklama, jak przeglądamy strony internetowe. No to jeśli miałoby tak być, i dzieci wiadomo, że bardzo szybko uzależniają się od komputerów, w ogóle od sprzętu elektronicznego i będą ściemniać tych rodziców, którzy będą akurat w pracy, bo będą mieli jakiś zestaw ciśnień, a ten rodzic tego nie dopilnuje, no jakże ma to zrobić? No to w pewnym momencie atak na rodzinę jako taką podstawową komórkę społeczną, to sloganem się posłużę, jest gotowy i przygotowany i tylko wystarczy kliknąć i stworzyć odpowiednie służby. I co wy na to, kochani? Szachmat? Czy zaczynamy dbać o siebie i zabieramy dzieci z tej skurwionej szkoły rockefellerowskiej, produkcji biorobotów posłusznych i bezradnych po to, żeby jakiś kolejny kretyn nimi kierował, i przekierowanie na edukację domową to jedyne wyjście w tej chwili. Bo to, co się dzieje teraz w edukacji, to system jest mega zadowolony. Za chwilę będziemy mieli miliony nieudaczników,
którzy udają, że mają dyplomy, bo dostali je korespondencyjnie i które nie poradzą sobie z najmniejszym problemem, ze złożeniem puzli, albo co najwyżej będą mogły sobie pograć w pchełki. Nawet nie zrozumieją strategii warcabów, a już nie mówiąc o szachach. To też mówię pod wpływem filmu Woody Allena. Taka przyszłość ma czekać nasz naród, no to po co on ma istniać? To on nie będzie istniał. Już w tej chwili młodzież, którą kiedyś żeśmy nazywali japi, jak się z nimi rozmawia, że grozi nam utrata państwowości, że wszystko wskazuje na to, że Niemcy szykują się do przesunięcia granic tak do stanu takiego, jak był przed wojną, że tutaj mamy przygotowane wojska na wschodniej granicy i że grozi nam też kolejny zabór albo wręcz rozbiór Polski, no to odpowiadają, że mają to gdzieś, że ich interesuje, żeby pracować w tej korporacji w piąteczek, piątunio, szybciutko zmienić buciki, pobiec do knajpy i się napierdolić. No to jeżeli tak ma wyglądać, to dzięki bardzo. To może rzeczywiście pozwólmy im się szczepić i poczekajmy, co będzie. Myślę, że to jest czas na zakończenie. Trochę gorzko zabrzmiały twoje słowa, ale... Nie, bo ja żyję i żyjesz ty i żyją nasi słuchacze. W tej chwili przekroczyliśmy 90 tysięcy subskrypcji, więc jest nadzieja, że 90 tysięcy osób myśli podobnie albo przynajmniej da się zarazić tą myślą, żeby chociaż spowodować jakiś proces. Takich jak my są dziesiątki. Rozmawiam również z ludźmi, którzy podzielają te poglądy i martwią się o to i wyrażają chęć i gotowość do takiej pracy, więc nie, to jest tylko gorzka konkluzja podsumowująca podział społeczeństwa, który się dokonał i był dawno temu zapowiadany na ludzi i na zombich. No, i ja nie chcę, nie, absolutnie, nawet mi przez myśl nie przeszło, że ja kogoś obrażam tą nazwą. Tylko widzimy to naocznie, a my jesteśmy. Wszystkich nas przecież nie powybijają. Na razie nikogo jeszcze nie zabito z powodu odmowy oczkowania, chociaż w Gdyni czy w Gdańsku buduje się już klatki dla takich jak my. Musimy stawiać opór, musimy mówić weto. Dobrze, Jacku, to jest... cały czas. I tak jesteśmy w większości, bo dane, które nam podają, są fałszywe. Jak rozmawiam z ludźmi wyrywkowo, to jednak większość myśli, obawia się eksperymentów medycznych, zauważa, że jest coś nie w porządku, więc to nie jest tak, że wszyscy akurat są tacy. Nie, po prostu podzieliło się nasze społeczeństwo, a właściwie zostało podzielone, bo nie chciało się dzielić. No i mamy taką sytuację do opracowania. A póki nie ma stanu wyjątkowego, ani nie jesteśmy w stanie wojny oficjalnej i nie ma działań jakichś wojennych, to nikt nas z tego powodu raczej nie powinien wyniszczać. Bo byłoby to, spotkałoby się to z jeszcze większym oporem społecznym. Gdyby powiedzmy, bo widziałem, co się działo, jak była sprawa z panem Kudlińskim chociażby. Jednak oczywiście to ucichło, tak? Nie powinno ucichnąć, ale naturalnym jest, że sprawa się wycisza i amplituda tego niezadowolenia będzie opadać, jak każde zjawisko falowe będzie wytracać swoją energię. No, w takim entropicznym świecie akurat żyjemy. Ale załóżmy, że powiedzmy po tym, co powiedziałem w tej chwili, puszczasz program i ja na drugi dzień w jakichś okolicznościach ginę. Czy to coś da? Może nie.
amplituda po tygodniu, po dwóch opadnie, wszyscy zapomną o sokalu i będzie w miarę okej, system zaciera ręce. Ale gdyby takich jak my zginęło, załóżmy, 500 000 albo 1 000 000, o, to już społeczeństwo chyba by tego nie przeoczyło, mam nadzieję. Ta ekstrapolacja w ogóle jest może i dość dramatyczna, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że system bada te nastroje i jednocześnie nie może zbyt mocno przyspieszyć, a im się z jakichś powodów śpieszy. Mają jakieś tam swoje naciski, różne są opinie, że otwiera się okno czasowe i bogowie chcą zejść, że wilkołaki wedle opowieści, które Darek Kwiecień nam przekazuje. Ja upraszczam to, nie że się czepiam Darka, przeciwnie, bardzo go lubię i podziękowałem mu osobiście przez telefon za jego pracę. Albo jakieś inne powody, że chcą zredukować ludność. Tych powodów możemy sobie mnożyć. Oni zaczynają się śpieszyć. A nie jest to takie proste, bo jak zaczną robić dramatyczne ruchy, to powstanie jest gotowe. I to nie tylko u nas, ale jak zauważyłeś, w innych narodach już się to dzieje. Już milionami wychodzą na ulicę. No i mocno odszedłeś od tematu. Ale no, takie czasy są, więc refleksje są różne. Proponuję zakończyć ten odcinek. To my decydujemy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszego młodego pokolenia i tylko od nas zależy, co zrobimy. I myślę, że ta refleksja będzie dobrym podsumowaniem tego odcinka, bo najłatwiej powiedzieć, to jest ich wina, a najtrudniej wziąć się po prostu zwyczajnie do roboty, bo w naszym otoczeniu jest wielu wspaniałych ludzi, którzy mają dobry kontakt z dziećmi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności i w tych czasach odpowiedzialność niestety, istety spada na każdego z nas osobna. Może być takie zakończenie? To jest bardzo dobre podsumowanie. Nie pozbędziemy się odpowiedzialności. Po raz kolejny, kiedyś mówiłem, jak to się wszystko zakończy, tak czy inaczej. I załóżmy, że przeżyjemy i staniemy do golenia lub do mycia zębów któregoś dnia jako starcy w nowej rzeczywistości. Zobaczymy swoje oczy, co chcielibyśmy w nich zobaczyć, co będziemy mieli do powiedzenia. Co zrobiłeś w owym czasie? Co zrobiłeś, żeby na to nie pozwolić? I jak już żeśmy byli przy Claptonie w jednym z programów, co z tymi dziećmi? Czy zrobiłeś wszystko, żeby ochronić swoje dzieci? Czy zrobiłeś wszystko, żeby jakiekolwiek dziecko ochronić przed tym, uświadomić je, normalnie z nim porozmawiać? One mimo tego, że idą na zatracenie i podaje im się tą truciznę, ona się sączy z każdego kątka elektroniki i reklam i bajek i telewizji i wszystkiego. Czy zatrzymałeś tą arterię tej trucizny społecznej? Czy próbowałeś mu wytłumaczyć, próbowałeś go jakoś uświadomić, uratować? Co zrobiłeś ty? I czy będziesz mógł spojrzeć sobie w twarz, czy aby na pewno. Spodziewam się, że tacy ludzie jak Pazura czy Małysz nie będą się już golić nigdy w życiu ani myć zębów, bo ja na nich miejscu nie mógłbym patrzeć sobie w twarz. I to by było na tyle. Lekarz, który... No, dobra, to już nie będę rozciągał tematu. Tak. Do widzenia Państwu. Trochę był ten odcinek taki ciężki, no ale cóż, czasy nie są lekkie. Do widzenia.